Dzisiaj rozpoczynamy naszą wycieczkę pod dworcem głównym PKP w Wałbrzychu. Plan był wcześniej taki, że mieliśmy przyjechać tutaj z naszym pieskiem pociągiem z Boguszowa, ale niestety zgodnie z regulaminem Kolei Dolnośląskich piesek musi mieć kaganiec, nie udało nam się kupić kagańca, dlatego przejechaliśmy samochodem. Samochód zostawiamy pod dworcem i za chwilę wyruszamy na Barbarkę. 35 minut, niebieski szlak. Niebieski szlak prowadzi, rozpoczyna się właśnie tutaj przy dworcu głównym PKP w Wałbrzychu i prowadzi nas przez górę właśnie Barbarkę do Unisławia Śląskiego. My nie dotrzemy dzisiaj do Unisławia Śląskiego, ale wybieramy się właśnie na Barbarkę, kilka ujęć z tego miejsca. Możemy zrobić kilka ujęć jeszcze tutaj na mapę. Jesteśmy tutaj przy dworcu głównym, szlak właśnie tutaj się rozpoczyna. Musimy dotrzeć do tutaj głównej ulicy biegnącej przez Podgórze i później odbijemy w prawo właśnie w kierunku Barbarki niebieskim szlakiem. Ale idziemy jeszcze wcześniej na dworzec zrobić kilka ujęć, ponieważ niedawno dworzec został zrewitalizowany, więc będąc tutaj, no warto się pochwalić tym, jak pięknie w tej chwili wygląda dworzec kolejowy Wałbrzych Główny. To idziemy, zapraszamy na film. Ja widzę coś takiego pierwszy raz, a ty? Ja też. Stacja naprawy rowerów. Są różne części przydatne. Narzędzia znaczy. Pompka jest do roweru. Klucze. Super. Śrubokręty.
Dzisiaj jest niedziela, więc to taki dzień w tygodniu najlepszy na organizację jakiejś wycieczki, jakiegoś wypadu. I nie wiem, czy ktoś z Was oglądających zastanawiał się, jakie miejsce 100 lat temu tutaj w Wałbrzychu, w okolicach było takim popularnym miejscem wypadowym, miejscem organizacji spaceru, wycieczki właśnie w niedzielę. Dzisiaj wiadomo, że takim miejscem jest Borowa, od czasu kiedy powstała tam wieża widokowa. No, Chełmiec to już od lat. Też bardzo fajnie, że od ubiegłego roku w sezonie też można wejść na wieżę widokową na Chełmcu. No właśnie, ale 100 lat temu takim miejscem była właśnie Góra Barbarka. Kilka elementów decydowało o jej popularności. Przede wszystkim to, że jest położona w środku Gór Wałbrzyskich. No jest nie za wysoka, 634 metry nad poziom morza. Roztacza się z niej piękny widok na Karkonosze, ale też na panoramę miasta. W 1889 roku wybudowano na jej szczycie schronisko. Obok niego powstała platforma widokowa, z której właśnie roztaczał się piękny widok na Karkonosze. Ale nie tylko, ponieważ Barbarka jak gdyby cieszyła się tą popularnością też dlatego, że przychodzono tutaj w nocy i podziwiano stąd nocną panoramę miasta. Nocną panoramę miasta i właśnie domostwa, rozświetlone koksownie, kopalnie, stacje kolejowe. To decydowało o popularności tego miejsca. W 1905 roku, czy też około 1905 roku, tą platformę widokową zastąpiono drewnianą wieżą widokową. Przy schronisku działała restauracja, ogród. Także było to miejsce, które popularne było przede wszystkim ze względu na organizację takich niedzielnych spacerów. Funkcjonowało do 1945 roku. Niestety po wojnie właśnie w 1945 roku schronisko spłonęło i zostało później rozebrane. Dzisiaj szczyt niestety już porósł drzewami. Niemniej z tego szlaku, który tutaj prowadzi na Barbarkę, no, roztacza się piękny widok na Śródmieście i na dworzec główny kolejowy PKP. Właśnie tutaj zatrzymaliśmy się na szlaku, nie wiem, czy to będzie widać, tam akurat pociąg chyba, tak? Właśnie podjechał na stację Wałbrzych Główny. Także odjechał w stronę Szklarskiej Poręby. Także za mną dworzec główny PKP i widok na Śródmieście Wałbrzycha. A my idziemy dalej niebieskim szlakiem na Barbarkę, na szczyt i później zejdziemy do Glinika i powrót na dworzec główny. No to zapraszamy. Idziemy. Taka informacja jest tutaj, właśnie na tym schronisku, o którym wspominałem. Tylko co, w ogóle niebieski szlak nie prowadzi przez szczyt, nie?
Nie, wcześniej. Wcześniej odbija, tu jest taka droga leśna i też trzeba dobrze się rozglądać, żeby zobaczyć tutaj niestety tą informację. Tak wygląda szczyt w tej chwili. No szkoda, bo też to jest jedno z tych wzniesień, które ma potencjał. A po schronisku nawet nie pozostały chyba żadne mury czy fundamenty. No nic, nic nie widać. Na mniszku to tam jakiś fundament został, nie? Tak. Ale pięknie to musiało być kiedyś, nie? Dokładnie. W ogóle tutaj w okolicy. Także jeszcze jeden rzut. Tak to schronisko wyglądało. Ale postaram się na filmie jakieś zdjęcia lepsze zamieścić. Dobra. O, Korek też zobaczy. Dobra. Wychodzimy tutaj na Glinik w tej chwili. Tutaj z tej strony Borowa. Za mną. Tak. Tam widać. O, pokaż właśnie, w którym miejscu. Tam. Piotrek, za różą jest ta Borowa. Tak, tam jest Borowa, widać wieżę widokową. No, a my wracamy przez Glinik do poddworzec PKP. Warto odkrywać takie zapomniane miejsca w naszej okolicy najbliższej. My właśnie postanowiliśmy w tym roku, no różne jak gdyby okoliczności o tym zadecydowały, ale postanowiliśmy odkrywać takie miejsca zapomniane, na nowo odkrywać tutaj w okolicy naszego zamieszkania. Warto tutaj przyjść, ponieważ na szlaku nie spotkaliśmy żadnego turysty. No wiadomo, tutaj pewnie możesz tylko gdzieś tam z pieskami, niektórzy spacerują. Zresztą tak jak my dzisiaj. Chodź. Dobra, idziemy. Chodź, Korek. Te widoki też są tutaj ładne. Piękne. Bo Glinik to jest chyba najwyżej położona w ogóle część tutaj, tak, Wałbrzycha. Także z samego Glinika, no też się ładne widoki dostarczają. To akurat jest super. Thank you.